Okej, okay. Nawet nie pamiętam, na czym w sumie skończyłem. Obczaj obóz. Bo jestem intensywnie zderpiony. O, mam coś w sztabie. What? Czołem wykrzyknik. Derp. No proszę. Dobra. Ja, generał Ardal Epdei, domagam się natychmiastowej całkowitej kapitulacji Lyri i Rivi. Inaczej spalę każde miasto, wieś i świątynie twoich poddanych, skuję w kajdany i wezmę w niewolę, a pokonanych i pojmanych żołnierzy powieszam wzdłuż dróg ku przestrodze reszcie barbarzyńców z północy. Opowiedz także pisemnie za pośrednictwem w przeciągu doby od otrzymania niniejszego ultimatum. Wsadź se pan je w dupę. List z Drawogradu. Pani na miasto ciągną Nigelczycy, panu wszystko na swojej drodze, mają wieżą ludzić za rękę pulty, balisty i 3 pułki ciężkie piechoty. Blech. Bez wsparcia nie utrzymamy dużej miasta niż dzień, kurat 2. A stylica nie odpowiada na sygnały, nie przesyła posiłków. Błagam, przybądź nam z odsieczą. Ej. Czyli syf. Ale dalej nie wiem, czemu mam tutaj ten pieprzony wykrzyknik. I nie potrafię się go pozbyć. Mnie to denerwuje. Boże, za co? A, mam półtorak. O, okej. I co jeszcze? Dobra, wezmę półtoraka. Mam jeszcze trochę hajsu, ale sobie daruję kombinowanie dalej. Mam neutralne morale. Zobaczmy. Nom. Rozejrzyjmy się, bo tak, tam jest ten cały dwór, na który muszę się dostać. Z tego co pamiętam, tak? Nie tak? Tak, nie. Tam jeszcze dostałem wcześniej. Okej, dobra. Wlazłem od tyłu. Coś tam. Kurczę, za cholerę nie pamiętam, co to się działo, mój Boże. Przelazłem ten... pokaż mi mapę. Szybka podróż. A tak. Niczka, jakaś bitwa. Jasne. Ciekawe miejsce. Dobra, nie, zjedzą do końca sobie to mi... tak, wlazłem tędy i sprawdzę jeszcze wszystko po lewej. Bo tam jeszcze nie było. Dobra, świeżnie pamięci. Chyba successful, zobaczymy jak bardzo. Tędy wyjdę? Wyjdę, okej. Okay. Tu już nic nie ma. A proszę. Dzień dobry. Nie wiem, czy to jest to, co widziałem. Kundel miotacz, o proszę. A, wylosuję igrzyska śniadańskie, nice. Czy tak, tutaj już nie przejdę. To jest to, co widziałem w drugiej stronie rzeki wtedy chyba. Takie, pamiętam takie zdarzenie, że widziałem w drugiej stronie rzeki, mnie to denerwowało, że nie miał tego dostępu. No ale spoko, teraz to wreszcie je złapałem. Świetnie. No to ruszamy dalej przez tą zniszczoną bramę. Tutaj tędy nie przejdę, tutaj jest obóz Nilgarczyków. Mam plus do morale. Jeszcze raz przyjrzę się na przykład moim tym. Moim... kartom. Okej, powtórka zakończona. Mogę pójść natrzaskać tylko wszystkie psy. Dobra. To mogę wywalić. To jest okej. Aha. Dobra. Czekaj, w sumie. Nie, w sumie dobre combo. Tylko wezmę wywalę tego typa. O proszę. Dobrze, niech dobre combo. Co?
2, 4. Właśnie te karty o 6 i wytrzymałość. Ok. Więc tak. Mamy 2 pancerza i 4 HP. Zacznijmy od wozu. Nie wozu, bo gdzie jest ten wagebug cały. A, tutaj. No to siup. Czemu ona brała? Nie kumam, okej. Ale teraz mogę zrobić tak. Nie masz ty czego do żartu? Mam głodny kilku. Okej. Okej. Pancerz ich nie uratuje. To mi się nie opłaca. Klepnę sobie tego. I teraz jeszcze was klepnę. Ja mam 29, a mam 20. Okej, nie jest najlepiej, ale... wygląda spoko. Nie? Mam piach w butach. Rozumiem, się krew na ręce. Znaczy, no, sorry. Zrobimy tak. Czas na lekcję pokory. Najpierw tego zagrywamy, tu zagramy go. Nie mogę zaśpiewać tego? Nie, nie. Raz za dobrze, raz na dobrze. No, ciebie zrobimy tutaj. I teraz możemy przenieść. Aha, tak, mogę przenieść też do rzędu, jasne. Dobra. Co jeszcze mogę zrobić ciekawego? A, dobra, na razie nic. Spasował. No też spasuje. Ja trochę przesadziłem. No ale spoko. Oni zostają wszyscy? Gdzie wymienić? Wymieniam. Medyk, okej, spoko. O! To wygląda dobrze. Od czego by tu zacząć? Od ciebie. Nowe rozkazy? Nie. No, to może za jakieś obrażenie, za obrażenie od tego osoby. Okej, spoko. Więc teraz tak. Czas na liwskich pikinierów. Hop. No idę, już idę. Co on robi? No to czas zredukować troszkę ilość pancerza tego frajera. Okej. No jak to się robiło? Ta sama siła 3-3. Tak, muszę tym zadać niestety, żeby nie wzmacniał gości. No i bardzo dobrze. Hmm.
Okej. Teraz czas jeszcze raz komuś przywalić, ale tak, czy ja jeszcze... Ale dam ciała trochę. Dobra. Nie będziemy teraz przy tym gadać. I po prostu klepnę sobie... Kogo tutaj klepnąć? Ciebie sobie klepnę. O, świetnie. Dobra. To jest rozkaz. Okej, hop. Marnuje się w wojsku. Idziemy. A, ja jeszcze nie mogę użyć rozkazu, ale za to mogę użyć tego. A, nie mogę. Next turn, motherfucker. To znowu się buffować w pizdu. Znów na front. Okej. Losowego sojusznika, no dobra. Powiedz, że żartujesz. Świetnie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Nie tak głośno! Oficer polityczny słyszy. Okej, czas przywalić czysteczką. Raz, dwa... W sumie, czy to jest sens? Jest sens. Ale wpierw. Wskaż mi cel. Tak lepiej. Teraz tak, mówię przede wszystkim w linii... Co jeszcze chcę zrobić, cholera? Mogę spasować, ale mi nic nie leży. Dobra, jazda. Kurde, skasowałem moich wóz. Co za perfidny patałach. Ale skoro tak, to czas komuś pierdolnąć. A wszystkim, co mają 3, wszystkim, co mają 7. Ich nie zabiję. Wszystkim, co mają dychę. Jest ich 3. Jazda. Poszła seria. Aż mi upatrzeć. Jazda. Jej wysokość jest wyjątkowa. Trzeba było słuchać mojej baby. Arbalest, na twój rozkaz. Okej. Znów na front. Okej. Teraz mogę cofnąć ciebie. Fuck. Ale teraz mogę zrobić tak. Jej wysokość wie, co robi. A, nie mogę. No, mam więcej niż on, więc hej. Ale zmasakrowani. Dajcie mi wszystkie łupy, wyszmaciarze. No proszę. Waszym priorytetem zadaniem jest zdobycie Nowogrodu. Przejęcie tego miasta w pierwszych dniach wojny na naszym sceniku dodatkowy argument w negocjacjach z iryjskimi arystokratami. Królową Mewę nie należy się przejmować. Wedle naszego wywiadu dopiero co przekroczyła granicę na czele niewielkiego oddziału. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszych planów. Touché? Motherfucker? Przyszedłem skopać wasze dupy i patrzeć, czy równo puchną. Okej, a tutaj jeszcze coś było... Nie, jeszcze raz.
Coś interesującego. Co? Tablica ogłoszeń. Dobra, chodźmy. Przyjrzyjmy się okolicy. No tu już jest pusto. A tak, tędy już wszedłem. Ta tablica już jest useless. Tu jest jakaś skrzynka jeszcze, więc mogę pójść po skrzynkę. A tak, i nie mam jak tutaj się przedostać w ogóle. A to ta skrzynka, okej. Cholera. No dobra, na razie ją zostawię w spokoju. Rekwirable. Gdzieś tu jest jeszcze jakaś zagadka? W dół ode mnie? Nie, tam są jakieś tereny spalone. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. W końcu królowa zobaczyła na horyzoncie lyryjskie flagi. A, najwyższa pora. Powiedziała królowa z uśmiechem. Mewę postanowiła pomówić z dowódcą oddziału. Okazał się nim niejaki baronet Eldar. Mewę nie znała go osobiście, ale młodzian zrobił na niej świetne wrażenie. Jednak Reinhard, zamiast wymienić się informacjami o ruchach wroga, wypytywał go o zupełnie nieistotne sprawy. Jak się miewa twój ojciec? Zdrowie dopisuje? Męczy go jeszcze kontuzja, której nabawił się zimą na polowaniu, ale nie narzeka. Przekażę, że pytaliście. Zirytowana błahą rozmową królowa popędziła konia i ruszyła przed siebie. A kiedy tylko oddział Eldara został w tyle, wzięła Reinharda na stronę. Jesteśmy na wojnie, Reinhard. To nie czas na ploteczki i wymiany grzeczności. Wasza wysokość, w takich czasach niczego nie można brać na słowo. Nawet czyjegoś imienia. Do rzeczy, Reinhard. Ojciec Eldara zmarł w zeszłym miesiącu. Gdyby chłopak był tym, za kogo się podaje, raczej by wiedział. A więc to sukinsyn. Akcent miał nienaganny. Obawiam się, że to nie jest wyjątek od reguły. Nilfgaardzcy szpiedzy są zawsze świetnie przygotowani. To po czym go rozpoznałeś? Nie miał żałobnego kotylionu na zbroi. Gdyby nie to, nigdy bym się nie domyślił. Co rozkażesz, pani? Chcesz śledzić jego oddział? Wyślij kilku ludzi. Niech idą ich tropem, tylko dyskretnie. Jak rozkażesz, pani? Zwiadowcy śledzili poczynania fałszywych Lyryjczyków z bezpiecznej odległości. Wkrótce donieśli, że dywersanci zmierzają w stronę Rastburgu, twierdzy położonej o kilka stajań na północ. Trzeba się tam przejść. A najpierw tutaj zagadkę. A tak, zapiszcie do mnie, zapomniał, że tutaj tak to działa właśnie. A zanim się będę z nimi tłukł, rozejrzę się po okolicy. I może tutaj jeszcze jest coś użytecznego. Et voilà. Zobaczmy, może tutaj jakiś to już się wracam chyba. Dobra. Znalazłem jeszcze jedną rzecz. Tak. Świetnie. Dobra, zajmijmy się tymi patołachami. O, tu coś jest. Hello. Paskudztwo. Zimulam, że znajdziecie swojego dowódcę, a zobaczymy, wiecie, dajnym jednostkom. Zaczynamy być zaskrócona, przyklejona dalej. Okej, dobra. Zobaczmy. Okej, na czym to polega? Flex Marzen, Zęska 3. Czy mogę zdać 1 punkt obrażeń, później 2 punkty obrażeń, później 3 punkty obrażeń. I... jeszcze coś takiego.
Okej, czyli muszę iść spaść do takiego samego poziomu zdrowia, żeby móc później wyeliminować tego. Wszystkich naraz pożogą. Albo wyeliminować tej długości. Dobra, zobaczmy. Hop. Wskaż mi cel. Aha. Arbalest, na twój rozkaz. Zobaczmy, co się stanie. Pancerz ich nie uratuje. Okej. Nie kłam do końca, co się z nimi tak naprawdę dzieje i czemu im się... czemu się cały czas zwiększa moc. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Lyria! No i wszystko jasne. Wreszcie się udało. Nice. Trzeba zrobić porządek. Ludność na terenach polityki informuje, że próby utrudnienia działań wojennych z zasad będą karane z najwyższą surowością. Okej. Okay. Cokolwiek to by miało oznaczyć. A, tak czy inaczej, zagadka rozwiązana. Dalej nie wiem, jak dostać się do tego ścierwa. No ale trudno. Kolejna rzecz, którą mam interesującą, jest tutaj. Charge! Ciekawe, czy było zadem radę, że zacząć jakiś niedługarczyków. O! Oh. Obora, Spichrze! Wszystko nam czarni spalili. Oj, oj. Myśmy ich błagali, pani. Na kolanach. A oni tylko się śmiali. No tak. Za wiele to nie zostawili po sobie. Ale coś zostawili. Rozumiem, że tutaj nic nie mogę zrobić, tylko słuchajcie, jak ona lamentuje. Co myśmy zawinili nilfgaardzkiemu cesarzowi, pani? Wy? Nic, po prostu jest dupkiem. Ale to wszyscy wiemy od czasu Wiedźmina 3. Niektórzy nawet wcześniej, jeśli czytali książkę. Rastburg, dobra. Czas tutaj pogadać odnośnie naszych nieproszonych gości. Okazało się, że nilfgaardczycy chcieli podstępem przekonać obrońców zamku w Rastburgu do otwarcia wrót. Przebrani za Lyryjczyków szpiedzy negocjowali właśnie z dowódcą, a reszta najeźdźców, ukryta za murami, czekała tylko na sygnał, by zaatakować. Pora, żeby baronet Eldar podzielił los rzekomego ojca. Wycedziła królowa. Za mną! Okej, okay, lecimy. Obita skrócona, jak miło. Tak, ty zostajesz. Bydzie strzelanie. To... wymienię, to mi będzie niepotrzebne. To ciebie już mam. Brzmi dobrze. Okej, okay, czy ja mam tutaj... co to jest?
Dobra, czego tutaj zacząć? Zacznę od was. Naciągają się z żołdem. Alba! No, god damn you. Okej, okay, czas odkuszyć kusznika. Wystarczy jeden strzał. Ta-ta! Pumpkin! I teraz masz płacić losowemu gościowi za dwa. Wezwę jeszcze jednego. Próbujemy zmniejszyć życie, prawda, dziubieńku? No dobra. Wskaż mi cel. Jazda. Pięknie. Dobry strzał, panowie. Dobry strzał. Tylko teraz ci dostają boosta. Ale spoko. Więcej tego ścierwa. Okej. Skoro tak. Arbalest, na twój rozkaz. Jeszcze więcej pierdolnięcia. Żdrada. No dobra. I teraz możemy bez tego zrobić jeszcze tak. Skoro nalegasz. Pancerz ich nie uratuje. Oj nie. Liria! Po sprawie. Z ręki talii mówisz? Jeszcze jeden, który potrzebuję, więc tak. Zagram sobie ciebie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Wesela, sejfi! I czas ci odpalić. W kółko to samo. I teraz, drogi panie, przypierdzielę wam. Wszystkim. To się nazywa dziesiątkowanie. Okej, okay. Tego mi się jeszcze nie opłaca, ale za to mogę cofnąć ciebie. Znów na front. This is useful. Okej. Okay. I teraz będę musiał rzucić ciebie tutaj. Ktoś mnie! A, już nie mam tych postaci w talii. Oh well. Nie mam może kolejny. Oficer polityczny usłyszy. Dobra. Jej wysokość jest wyjątkowa. Chęci są, a joście, i no młody ci są. Nie masz ty czego do żarcia? On głodny kubi. Kończy mi się miejsce. Raszejs! Intwe! Intwe! Medy, bedy, bedy. A, fuck. Akurat tego. Pas. Że sobie kartę i miejmy to z głowy. Tego wam wszystkim trzeba. Zamek jest bezpieczny, wasza wysokość. Nilfgaardczycy zostali wzięci w dwa ognie. Kiedy z murów twierdzy zaczęto wylewać na nich wrzący olej i smołę, próbowali się wycofać, ale żołnierze Mewe
odcięli im drogę ucieczki halabardami. Walka zakończyła się triumfem królowej. Dowódca garnizonu klęknął przy ciele Nilfgaardczyka, który podawał się za baroneta Eldara i pokręcił z niedowierzaniem głową. On zwracał się do mnie po imieniu, znał nasze hasła. Gdyby nie wy, pani, strach myśleć. Niech to będzie dla nas wszystkich lekcja. Nikomu nie wolno ufać. Nikomu. Dear me. Mimo odniesionego zwycięstwa, Lyryjczycy opuszczali Rastburg w podłych nastrojach. Zrozumieli, że Nilfgaardcy szpiedzy stanowią równie duże zagrożenie, co ciężka jazda i plujące ogniem machiny wojenne. Dobra. Pani, za pozwoleniem. Wróg czyha. Trzeba wam wzmocnić wojsko. Weźcie część mego oddziału. Okej. Nie powiem nie. Dużo. Nom. Okej. Coś tutaj mamy. Tylko co to do cholery był ten znaczek? Dobra. Mam dużo zasobów, może coś sobie ulepszę. A, plac liczebny mogę sobie... A, to już mam. Okej, co w warsztacie też mogę? Prędkość poruszania się. Nie, to mi jest za czegokolwiek było potrzebne. No niech będzie. Czy chcę to zrobić? Na razie nie za bardzo rząd tej rzeczy, więc... Ups. Lepiej chyba, żebym po prostu sobie to zatrzymał, a tymczasem mam jeszcze jeden libelot. Jest zatrapa. I voilà, tylko że mam troszkę za dużo kart. No, walę tego szabrownika. Chociaż w sumie nie, dobra. Może się przydać, jeżeli znowu będzie ktoś z tym. Jeszcze pikinia zostaje. Wywalę medyka w sumie może. Dobra. Tylu krucików wystarczy może. A nie, szanić to. Medyk pojedynczy. No. I można ruszyć dalszą podróż. Co się dzieje do cholery? Gdzie są posiłki? Czemu Willem nie jedzie z odsieczą? Nie wiem, pani. Nie otrzymaliśmy od księcia żadnych pism. Niech to szlak. Mam wrażenie, że ja jedna walczę z czarnymi. Ostrożnie, pani. Gościńca niósł się ten i krzyki w obcej mowie. Tak. No, zjadowcy? A, taki bajer. I przegapiłem rzecz do podniesienia. Dobra. Czas się cofnąć i nadrobić to, co przeoczyłem. A potem wstąpię nagrywanie.